żyje. Jestem. Witam. O, znowu Błażej. Znowu Błażej. Ten Błażej to wszędzie. Wszędzie. Gdzie kurwa nie pojadę? Gdzie nie pojadę? Ile kilometrów od domu to Błażej jest. Także Wysowa, Zdrój, Domki, Uchenia. Pan Henio bardzo fajny chłop. Przygotował nam wszystko elegancko. Ale domeczki zadbane, panowie, co? Nie powiecie, że nie. Ludzi nie ma. Nie, bo my to jesteśmy jak zwierzęta w sumie, nie? Ha! Siemandero! Kuski! Baba! Do poniedziałku! Dobra, kurczę, no trzeba się przywitać. Wysowa, Zdrój, Jasny chuj. Witamy! Witamy, jedziemy sobie na majóweczkę. Co? Fajny domeczek, co? Byłem tutaj wczoraj z Adą. No, domeczek wypasz. Jest sztos mega, taki wiesz, fajny, nowoczesny, amerykański. Ale nadal i tych drzew, co? Opie, ścinają jak głupi. No powiem ci, że wycinka idzie. Wycinka idzie jak złoto. Oby traska dzisiaj przebiegała bez żadnych jakichś tam większych niespodzianek. Bo tego się najbardziej boję, bo wiecie jak to jest na takim tym na totalnym bezludziu, nie? A, będzie dobrze. Ale majóweczka. Lepsza majóweczka na kładach niż k***a siedzenie w domu. Tak, ale trasa się już zapowiada fajnie. Początek. Jest no, fajny. Początek ładny. Wszystko się jeszcze okaże. Bo mogą się różne rzeczy tutaj nas mogą jeszcze spotkać dzisiaj, nie? No wczoraj mówię, dojechałem kawałek do tego pasa granicznego i już leżało drzewo powalone, nie? Także takich niespodzianek pewnie może być gdzieś dużo. Oj, my nie wiemy. My nie jesteśmy stąd. Ja wiem wszystko, co? Na Jackową, czy dojdą tutaj. A Jackowa czasem nie jest po drugiej stronie? No. Ale podziwiam, że ten, że chce im się tutaj chodzić. mi się tu ledwo co chce kładem jechać, a co dopiero chodzić. Macie pompkę do kół? Mamy. Wszyscy, tak? Tak. Wariaty. Oby się oczywiście nie przydała. A te kabanosy macie do tych kół? Do opon? Mamy. Ja nie. To po co ci pompka? Znaczy najlepiej to mieć tam cały zestaw, nie? W sensie, żeby było czym zatkać i pumpkę. No on dzisiaj będzie bardzo, bardzo widokowo. Tu gdzieś w lewo jest ostro, nie? No. Jest to? Droga? Jest. Tak, tak. No bo ja się, wiesz, boję czegoś takiego, że będziemy jechać, a tu nagle jakaś, wiesz, pionowa ściana totalna do niewyjechania zupełnie, nie? Dużo jeszcze tutaj tych liści jest takich usuniętych. Myślałem, że to już ten, po jesieni wciągnęło no wszystko po zimie. Myślę, w sensie. No nikt tego nie pograbił. No to właśnie jak? Pawła jest. Tutaj nie było, nie posprzątali. Dokładnie. No, pozdrawiamy wszystkich dzikich gryjów, których z nami nie ma. Czyli Piotrka, Jacka, Pawła. I co, i chyba tyle, nie? Żebym o nikim nie zapomniał. Czym ty hamowałeś teraz, że ci tak zarzuciło? Tyłem. Znaczy nożnym, nie? No nożnym, no. No. Ja to przodem na takich czymś. Bo tak to cię stawia bokiem, nie? No. A Paweł, jakbyśmy się wybierali w okolice tego Żywca, nie? No to jakbym ci dał znać, to może też byś był chętny, nie? Wstępnie jestem zainteresowany. No bo tam mam naprawdę, wiesz, sprawdzoną, zweryfikowaną trasę do przejechania. Bardzo fajną. Między słupkami, bo tu jest granica właśnie, wiesz? Elegancko. I Słowak czeka tutaj na nas już? Może nie. Dobry. I tu cały czas prosto będzie, wiesz? Taką właśnie tym pasem granicznym. Tylko tutaj, wiesz, uważnie Błażej, bo to jest, wiesz, nieuczęszczane i tutaj jakby różne niespodzianki mogą być, nie? No. Paweł! Tutaj ten, pan Henio mówił, że tutaj czasem przejeżdżają tym.
jakimś takim, nie wiem, ratrakiem czy czymś, żeby tą drogę poprawić, nie? No bo jakby opas graniczny, no musi być jakoś przejezdny, no, czy dbać, jak... No, no bo patrolują, nie? No tak, patrol, no dzisiaj jest to patrol spoczywa dzisiaj na naszych barkach akurat. Słoneczny patrol. No ale trzeba koło ludzi delikatnie kiwnąć głową, podnieść rękę czy coś. No może nie tej pani, bo była w k***a. No ale ogólnie tak, nie? No ale odpowiedziała, dzień dobry. Paweł prawie dostał tym. Kurczę. Sztos, nie, panowie? Poczekajcie, zrobimy sobie zdjęcie, wyślemy dziewczynom, nie? Tutaj na łączce się ustawmy. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Fajna ta górka jest tam bardzo, nie? Pojechali. Kurwa! A to kurde! Zajebiste te górki tam są, ja pierdzielę! I bardziej w prawo mamy się, bo tam mamy jechać, tam mamy destynację 90 stopni w prawo, nie? No to myślę, że za Błażejem i tam gdzieś w prawo, bo tutaj na tą górkę byśmy mogli się nie wspiąć. W prawo, totalnie w prawo. No to jedziemy przez dzicz, przez las. No tak mi się bynajmniej wydaje, że to jest droga, no. Jakiś tu podjazd jest. Tak, coś jest. Kwestia, żeby się po prostu wbić, no bo tutaj może być dużo, dużo różnych takich dróżek, żeby, wiecie, dojechać na tą górę, nie? No, ale tak, i tutaj za tym drzewem w lewo. Powinna być w lewo droga, tak. No. W sensie tutaj już? Czy tam? Nie, tutaj za tym drzewem, myślę, że... No. Ale tam trzeba chyba objechać. Tak. Włączcie z L-kę i na 4 macie, nie? To ja na 4 mam od ośrodka. Nie jedźcie za mną. Bo musi być odległość. Teraz możecie dopiero jechać. Trasa jest cały... O, tam jest, kurwa, trasa, widzicie? Jest. To jest tam, Paweł. Prowadź, Paweł. Możesz teraz, wiesz, spróbować. Bo teraz ci działa to nawi? Działa. No. Tu w prawo. Wiesz, no myślę, że tam, nie? Spokojnie. Tak. Mamy słupek za moją... Graniczny, nie? Tak. I na górze też jest słupek. Ale gdzieś tam musieliśmy zgubić to. No. Znaczy nie, wiesz co, tam był tylko podjazd, bo taki dość stromy. Ja. I co, Błażej, działać to czy nie? No teraz na chwilę obecną działa, no. Ale fajnie było pod tą górkę wyjechać tak czy tak. Fajnie, no. No tu po lewej jest ta góra Jawor, tu szczyt dosłownie po lewej w tej chwili jest na nawi. Znaczy w sumie teraz jesteśmy na tym szczycie. Na te słupki trzeba uważać, wiecie, bo one tak czasem wyrastają jak grzyby po deszczu. O, tu jakaś dróżka w prawo, słowacka. A tu widać, że słowacka, bo to nieporobiona. Tak, u nas był asfalt. Dokładnie, u nas był wyasfaltowane w lesie. Na razie tak w miarę zadbana ta droga, czyli faktycznie tutaj muszą przejeżdżać, nie? Czasem gość mówił, że jak na przykład leży jakieś drzewo, co nie pozwala na przejazd, bo tu jadą właśnie z jakimiś sprzętami i go przecinają, nie? A Paweł, jak ci montowaliśmy dystansę, to też te amortyzatory daliśmy ci na najwyższą na najwyższy stopień, wiesz? Czyli twardsze czy miększe? Nie, nie ma regulacji twardości i miękkości. Czyli wysokość, tak jak, tak? Wyłącznie wpływa to na wysokość, tak, no. No w sensie, żebyś miał jak największy prześwit, no bo to w sumie 1,5 centa więcej tylko jest, ale to zawsze, wiesz, lepiej 1,5 centa więcej niż mniej. No to Błażej, dawaj te błotko. Tutaj może się akurat utopić. No właśnie. Przestań. Aż wstyd było, aż... Teraz ci powinno być, Paweł, aż głupio, nie? Głupio mi, że w ogóle jadę z wami. Czekajcie, chłopaki, bo żona coś tam dzwoni. Co ja mam? Halo? Co?
Jedź tam, podjedź tam. A słuchaj, głębiej ja rozmowę, czemu? Bo on nie ma z telefonem. Ja też nie mam z telefonem, bo wtedy momentalnie baterię żre. Ciekawe, kto to ustalał w ogóle, tą granicę. Czy to tak naturalnie wyszło, że po prostu szczytem góry będzie granica? Ciekawe właśnie. Chyba, że szli tutaj, wiesz, jeden i drugi z bimbrem i kurwa, tu wbijamy sup! Tak, to pogadywali się. Uważaj, Paweł, zawsze na takich konarkach, bo one mogą w bardzo dziwny sposób się wbić w dziwne miejsce w kładzie, nie? Dlatego no, lepiej się zawsze wolniej przejeżdżać. Mieliśmy taki przypadek w Bieszczadach. No. No to ciężko było wyrwać później, no. Raz wyrwać, a jeszcze wejdzie gdzieś między przegół, wahacz. No to tak weszło właśnie, no, zawieszenie gdzieś tam, no. Sklinuje, chłopie, sklinuje, wyrwie, to jest wtedy lipa straszna. To w miarę świeżo cięte to wszystko. Pewnie kilka dni temu mogli przejeżdżać i trochę to doprowadzać do ładu. Elegancko. Dawaj. Fajny podjazd, wow. Ja chyba dam sobie na Harze raz. Gdzie? Na Helkę sobie dam. Możemy, no. To dojść Bożej do nas. A widzicie, też jakiś fajny szczytek to jest teraz. Jesteś Bożej? Jestem, no. Jest. Też trzeba, Paweł, uważać na takich, wiesz, jak tak szybko się jedzie pod taki podjazd i leżą te drzewka, nie? Też trzeba przed takim drzewkiem być może gazu trochę odpuścić, żeby czasem cię gdzieś tam nie podbiło, nie? No. Bo to bardzo łatwo też można wtedy kopyrtnąć. Ej, no pięknie tu jest. No. Szczycikiem. Jak ta trasa będzie spoko, no to wiecie, zawsze też można wrócić tutaj za jakiś czas, nie? Można przejechać w drugą stronę. No, albo jesienią na przykład. No, albo w drugą nie. stronę, a wiecie, jak to, co tu musi być zimą, no to może być nieprzejezdne, nie? Nie, zimą raczej, no. Ale jesień to będzie pięknie, nie? Pięknie tu jest. Kocham to. Bez kitu. Kwintesencja kładowania dla mnie to jest totalna. Kurde, patrzcie jakie widoczki po lewej. Po lewej Polska, po prawej Słowacja. Ale myślałem, że tu będzie bardziej mokro, bo tak ostatnio padało, nie? Fiołków nie rozjedź, kurde. Słodkie fiołki. Na 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 na. Dobra, Kamil, tutaj w lewo. O, droga. Ale to nie jest żart. No to nie jest żart. Ale... A to nie jest żart, tak, tutaj na pewno nie zjedzie. Jest droga tam, no. Ale tu jest za stromo. Wiem. Musimy, co, szukać łagodnego zejścia z grzbietu. A on był kawałek stąd. Ty wrzucasz sobie P na takich tych, tak? Nie, bo tutaj nie poleci mi do przodu, a do tyłu też nie. No. No, właśnie o tym mówiłem, wiecie. To, co czasem człowiek może przejść, to... No. Bez problemu, nie? Nie, to wiesz, znaczy... To jest do przyjechania, ale to już jest taki, powiedzmy, ekstrem, nie? A my tutaj nie przyjechaliśmy na ekstrem i nie przyjechaliśmy się tutaj zabić, nie? No ja bym się bał. Nie, no oczywiście, że tak, no to przecież wiesz, no. Bo to jest jeden błąd i lecisz. To nie jest tak, że ty masz czas, żeby wiesz, coś tutaj naprawić, nie? Dobra, panowie, czyli po prostu trzeba się wracać teraz. Bo tutaj jest... Ba, cały czas, nie, prosto to cały czas grzbietem jedziemy i już nie ma drogi. Myślę, że trzeba wrócić do jakiegoś łagodnego zejścia, nie? I wtedy szukać dojazdu. Bo teraz podjeżdżaliśmy pod tą górę niepotrzebnie, może tak, nie? O kur... Nie no, tu nie zjeżdżę. Nie no, co ty? No, jesteśmy teraz 806 metrów. Jesteśmy na największym takim punkcie, który tutaj jest. I wiecie, no, tam jest tragedia, no. Tam musimy się dużo zjechać i po prostu odbijemy. Ja już jakby plan mam na to.
uważaj. Węgiel ci podszedł? Był. No ale na 800 metrów w Polsce chyba nie byłem jeszcze. Widzisz, Paweł, bo tu nie ma nic mniej stromego, nie? Nie ma, musimy nie ma. Po prostu z tej góry zjechać. Bo to inaczej nie przejdziemy tego. No z Tymkiem to by było ciężko, kurde, z młodym. Nie, to wiesz, we dwie osoby się jedzie totalnie turystycznie, nie na jakieś tam offroady, nawet takie. No. Bo jest po prostu niewygodnie, no ty pracujesz ciałem, a plecaczek niekoniecznie musi ogarnąć i wiesz, tutaj są już jakieś, będą jakieś dróżki w prawo, ale to nie... Ja się muszę, Paweł, zatrzymać i zweryfikować mapę, wiesz? Teraz czy jak będzie jakaś droga? No nie musi być teraz, nie, absolutnie. Za chwilkę może być, na płaskim bardziej, nie? Ale tak czy tak, nawet jak pobłądziliśmy, to warto było tutaj się przejechać. Tam z powrotem. Bo fajnie było, no. Taki ciekawy teren. Wiesz, taka jazda takim szczycikiem jest spoko, no bo nie odbijesz ani w prawo, ani w lewo. Ewentualnie możesz spaść, nie? O, bo my stąd przejechaliśmy. Zatrzymałem się, bo zmieniam na H. Dobra. My stąd przyjechaliśmy, to tak, jedziemy pojechaliśmy w prawo, nie? Tutaj. Wiesz co, no... No dobra, znaczy no spróbujmy, tak, być może to jest to, bo coś tu mam na mapie. Tutaj będzie w prawo coś, zatrzymaj się, będę weryfikował traka. Dobra. Zobaczymy czy to, bo to prowadzi z powrotem na te szczytki. Na te szczyt chyba, no. Tylko ciekawe, gdzie tu byśmy tym dojechali. Ty, jak pojedziemy tu, to dojedziemy. Już na dole tego zjazdu i powinniśmy teoretycznie dołączyć. Co, LK i... Czekaj. Jak się nie przekonamy, to nie będziemy wiedzieć tyle. Znaczy to można było na H zrobić, ale dobra, to już... Można było, no. No, bo to długi podjazd, wiesz, taki, nie? Ale... Nie wiadomo, zawsze... jaki jest podjazd, kiedy trzeba zwolnić. Tak, nie wiadomo, jaka jest końcówka jeszcze, nie? Dalej pod górę jedziemy. No najwyżej się wrócimy, jak będzie jakaś lipa, nie? I tyle. Chyba, że tutaj dojedziemy w połowie tego zjazdu dopiero. I dalej trzeba będzie pakować. Ha, tylko, że tutaj ta droga mi się na mapie kończy, ale... Uważaj tam na szczycie, żebyś nie wyskoczył gdzieś w przepaść. Ale nie powinno niby tak być. Kurde, no... To nie będzie dobry pomysł, bo dalej będzie to samo. Nie było tam żadnej drogi w lewo do odbicia, nie? Nie. Być może, no bo tak, no. Cały czas się teraz wspinamy. To trochę bez sensu. No. No bo tam, ale tam jest droga, tak? Aha, tylko że dojedziemy? No tak, dojedziemy do jednej z dróg. Tak. Być może tam byliśmy, to jest ten grzbiet, który jechaliśmy chyba. Tak, nawrotka Błażej, no. Tą drogą cały czas jedźmy. Bo musimy teraz dołączyć później do traka. Aha. Nie, tak pasek zapiszczy czasami. Przy ruszaniu. Tak, no. No to chłopie, on się cieszy. Aha. No tak, tu wczoraj jechałem za dom, no. Tutaj będzie rzeczka teraz. A już wiem, gdzie dołączymy. Dobra, to już wszystko. Tutaj na główne, jak dojedziemy do asfaltu, to pojedziemy w prawo. Wjeżdżamy do rzeczki, czy nie? Troszkę tak. Ja się zatrzymuję, Paweł, bo sobie tylko kamerkę przetrę lekko. Dobrze, ja sobie włączę mapę na tył. Na chwilę możesz, ale zaraz i tak będziesz zmieniał. Jedziemy? Tak. Wiecie, że jesteśmy dosłownie 2 km od naszego domku teraz? W lewo, no. Troszeczkę. My jesteśmy w lewej drodze, tak jakbyśmy zjechali z tego grzbietu, tak? Tak. Możesz spróbować pojechać w prawo, zobaczyć. Nie, jakbyśmy chcieli fajnego traka narysować, to tak powinniśmy zrobić, nie? Ale to nie będziemy czasu tracić, bo tu jest wąsko tak kawałeczek. Jedź, bo tu zaraz i tak dojedziemy do takiego znaku granica, bo tu akurat wczoraj byłem, co wam zdjęcie wysyłałem. To akurat będzie to. I tu jest wiatka po lewej stronie. Dawaj, Paweł, czego w końcu trochę obejrzeć, bo aż głupio. Tak.
Co, my prosto czy gdzie? Już ci wszystko mówię. Troszeczkę w lewo, nie, w lewo i w prawo. W lewo i w prawo zaraz. Ale poczekaj chwilkę, stanijmy sobie tutaj. Sobie muszę bo to nie tu w prawo. Tu w prawo, no. Tu. To słuchaj, jak stoisz, to czekaj, ja sobie to i to ja znajdę, wiesz? To inaczej, to chwila przerwy. No to dobra.